w jaki sposób budżet został zrealizowany w roku 2008. Myślę, że w pierwszej chwili należy zwrócić szczególną uwagę na tendencję, jaka tyczy się realizacji budżetu miasta w roku 2008, a ta tendencja jest wielce niepokojąca. Kiedy sprawdzimy i kiedy zobaczymy wykonanie budżetu w roku 2006 w zadaniach własnych, znajdziemy tam wartość 97%. W roku 2007 to już 93%, więc o 4 punkty procentowe mniej. Za rok 2008 już tylko 91% wykonania zadań własnych. Bardzo zła tendencja, która w pewien sposób jest bardzo negatywna dla naszego miasta. Pani skarbnik podkreślała szczególną wartość nadwyżki operacyjnej, jaką mamy w naszym mieście, stanowiąc kwotę 140 milionów złotych. O tym już mówił radny Widowski. Ja pragnę podkreślić to również, że biorąc pod uwagę wskaźnik nadwyżki operacyjnej na jednego mieszkańca, jest to wskaźnik najniższy wśród miast wojewódzkich. Jest na ostatnim, 18 miejscu. Pani skarbnik oceniła to jako rosnące, realne możliwości inwestycyjne. Należy zatem zapytać, biorąc pod uwagę realne możliwości inwestycyjne, należy zapytać, jaka jest realna realizacja tych inwestycji. I tak, w wydatkach inwestycyjnych czytamy, że wydaliśmy 79,5% tego, co zostało zaplanowane. I tutaj znowu ta bardzo zła tendencja, która bardzo negatywnie odbija się na naszym mieście. Bo to w roku 2006 wydatki majątkowe sięgały 93%, za 2007 85%, czyli już mniej, i w 2008, jak wspomniałem, 79% tego, co zostało zaplanowane. Zatem przekraczamy tą barierę 80%. Można powiedzieć inaczej, że 20% tego, co zaplanowaliśmy, nie wydaliśmy, nie zrealizowaliśmy, inwestycje leżą. Jak to wygląda w remontach? Remonty, wykonanie za 2008 rok 88%. I tutaj również ta tendencja, o której wspominałem, jest taka sama, czyli bardzo zła, która ciągnie nasze miasto w dół. 2006 to 93%, 2007 89% i 2008, jak wspomniałem, 88%. A jak to się dzieje w wydatkach inwestycyjnych w oświacie? Wykonanie 68%. Tendencja, jeżeli chodzi o inwestycje w oświacie, również jest bardzo, bardzo tragiczna, bo w roku 2006 mieliśmy 99% wykonania, za rok 2007 85%, a za 2008 inwestycje w oświacie sięgają drastycznego poziomu 68%. Bardzo niepokoi również dział 600, w szczególności zadania związane z budową, modernizacją ulic, zatok, ciągów pieszojezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych, czyli spraw, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców naszego miasta. Mieszkańcy wielokrotnie podkreślają, że chodniki są w bardzo złym stanie, drogi są coraz gorsze, nie da się jeździć na tych drogach. I tutaj wykonanie jest tragiczne, bo w drogach publicznych na miastach na prawach powiatu wykonanie to zaledwie 36%, biorąc pod uwagę, że rok wcześniej wykonaliśmy 99%. W drogach publicznych gminnych wykonaliśmy 71%, rok temu było to 99%. W drogach wewnętrznych 28%. To wykonanie w tych poszczególnych rozdziałach, w szczególności, tak jak mówię, zadania dotyczące budowy, modernizacji ulic, zatok, ciągów pieszojezdnych, jest bardzo, bardzo niskie. To najbardziej niepokoi naszych mieszkańców, ponieważ oni oczekują tego, aby
powstawały nowe chodniki, powstawały nowe parkingi, a potrzeb jest bardzo dużo. Nie byłbym sobą, gdybym nie zwrócił tutaj uwagi na problem ulicy Kiepury, gdzie jest plac miasta, mieszkańcy, ponad 2000 grupa mieszkańców potrzebuje tego parkingu, przydałby się tam parking, a miasto za każdym razem mówi głośno, nie, nie będzie tam parkingu, mimo że grunt jest miasta i jak się okazuje, pieniądze są niewykorzystane. Bardzo ciekawymi wartościami są również kwoty środków, jakie pozyskujemy ze źródeł zewnętrznych. I tak, jeżeli chodzi o budżet państwa, pozyskaliśmy zaledwie 15,5 miliona złotych. I znowu, myślę tutaj, aby zauważyć i popatrzeć, jaka jest tendencja ogólnie miasta w pozyskiwaniu źródeł zewnętrznych. I tak w roku 2006 z budżetu państwa pozyskaliśmy różnego rodzaju inwestycje 24,5 miliona złotych. W roku 2007 17. W roku 2008 15,5. Pieniądze, jeżeli chodzi o środki Unii Europejskiej, to również bardzo mała kwota, zaledwie, przynajmniej ja tutaj z tego sprawozdania odczytałem, 11 milionów 200 tysięcy. Ale znowu, kiedy popatrzymy na kwotę, jaką pozyskaliśmy rok wcześniej, to jest to kwota bardzo, bardzo niska, bo rok wcześniej pozyskaliśmy aż 31 milionów. W roku 2008 zaledwie 11 milionów 200 tysięcy. To wszystko pokazuje, że bardzo źle się dzieje w naszym mieście, że środki są coraz gorzej wydawane, że radni, jak i mieszkańcy patrzą z wielkim niepokojem na to, co się dzieje w naszym mieście. Właściwie powiedzieć inaczej, na to, co się nie dzieje w naszym mieście. Pan radny Gdański stwierdził, że ponad połowa inwestycji jest niewykonywana. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na zadłużenie naszego miasta na dzień 31 grudnia 2008 roku. To zadłużenie wynosi 34%, czyli jak dobrze pamiętam, ten plan, który zakładaliśmy w uchwale budżetowej, został zachowany. Ale jakie są rezultaty? Rezultat, jak wspomniałem, 79% wydatkowania środków na inwestycje. Również w tym miejscu chciałbym podkreślić, że 2 lata temu zadłużenie naszego miasta wynosiło 20%. Dzisiaj 34%. 2 lata temu dług wynosił 189 milionów złotych. Teraz wynosi 369, czyli jest dwukrotnie większy. Co przez te 2 lata się działo w naszym mieście? Jakie inwestycje zostały zrealizowane? Myślę, że każdy z Państwa potrafi odpowiedzieć na to, mam nadzieję, że proste pytanie. Kiedy podkreślałem i wskazywałem na to, te tendencje, które zaobserwowałem, podkreślałem to na Komisji Budżetowo-Ekonomicznej, pan prezydent stwierdził, że taki niski stopień realizacji i taka niska wartość realizacji, ponieważ tych pieniędzy jest o wiele więcej, bo tych pieniędzy jest dużo. Myślę, że to jakieś wielkie nieporozumienie, bo przecież to prezydent miasta proponuje w uchwale budżetowej, w projekcie uchwały budżetowej, że takie dochody zostaną zrealizowane, że takie wydatki zostaną zrealizowane, że takie i takie inwestycje zostaną w danym roku zrealizowane. Więc wskazuje pieniądze, wskazuje inwestycje, które, jak mi się wydaje, jest świadom, że je wykona w danym roku budżetowym. Radni oczywiście na taką propozycję, taki projekt oczywiście ufają i wiedzą, że takie inwestycje zostaną zrealizowane. Oczywiście zgłaszają również swoje pomysły. Ale myślę, że tłumaczenie, że tych pieniędzy jest za dużo, to jest bardzo błędne tłumaczenie. Bardzo błędne tłumaczenie. Dziękuję bardzo.